Uwielbiam rysować. Nie, w ogóle mi nie wyszedł. Dobra, jeszcze raz. Ten jest jeszcze gorszy. Ja nie mogę narysować jednorożca. Siema, na luzie, pomogę ci. Patrz, pokażę ci. Najpierw napisz słowo unicorn. W tym tkwi sekret. Widzisz? Jednorożec prawie sam się rysuje. Potem wystarczy go pokolorować. To najfajniejsza część. Teraz jest moda na tęczowe grzywy. No i proszę, skończyłam. Jaki uroczy. Proszę, to dla ciebie. Wow, wielkie dzięki. No dobra, miejmy to za sobą. O, jaki uroczy drobny szczegół. Szósteczka, jak się patrzę. Następne. O, ten jest paskudny. I na pewno nie uroczy. Ktoś musi nauczyć się schludności. Bądź schludniejszy. Co? To ma być ocena? Dziwisz się jej? Jak zrobiłeś takie fajne coś? Co to? Łatwizna. A, już czaję. Czas na jednorożcowe origami. Muszę tylko odpowiednio zginać. Nie chcę zrobić smoka przez przypadek. Albo jakiegoś trolla. Wyobrażacie sobie? Składajcie pewnie i precyzyjnie. Teraz trudniejsza część. Zakładka. Dobrze, porządnie zginamy. W następnym kroku rysujemy. Zacznę od oka. A teraz tęczowa grzywa i róg. Widzicie? Gotowe. Test wygląda znacznie lepiej. Proszę, o wiele schludniejszy. Niech no spojrzę. Bardzo ładnie. Też zasłużyłeś na szóstkę. Wow, ale super, zdałem. Proszę wodę. Dla ciebie wszystko, Jake? Chce mu się pić? Nie ma to jak szklanka zimnej wody. Włącz klimatyzację, strasznie tu duszno. Okej. Chcesz mi zrobić kanapkę? Ale zimno! Wyłącz klimę! Ha! Nikt nie będzie mną rządził! Muszę dać mu nauczkę! Hej! Sypię ile się da. Hej, przynieś mi jakiś napój. O, a czy nie miałeś iść na jakieś spotkanie? O, całe szczęście, że mi przypomniałaś. Będę musiał wziąć 5 pryszniców, żeby to wszystko zmyć! Zamknę oczy tylko na minutkę. Do dzieła, pisaku. Idealnie. Co się dzieje w tej twojej główce? Rozumiem, coś ci się śni. To znaczy, że czas na odrobinę zabawy. Ach, nie budź się.
Mogłaby się przestać ruszać. Ma otwartą dłoń. To tak, jakby dawała mi prezent. Chwila, już wiem. Nic tak nie stawia na nogi, jak widok krwi. To chyba się sprawdzi. Klej nada ranie właściwej tekstury. Wygląda nieźle. O, frytki! Właściwie to... Możemy jeszcze bardziej ulepszyć te rany. Ketchup to jest to. Ale będzie się działo. Co? Co? Mój palec! Zobacz, co mi się stało! Rana to nic śmiesznego, Jake! Chwila. Jake! No dobra, już nie jestem zła. Muszę przyznać, że to był całkiem niezły psikus. Kto nie lubi smacznego jajeczka? Szczególnie na śniadanie. Przyrządźcie mi pyszne jajka. Jajka? Serio? To nie brzmi zachęcająco. Zobaczmy chociaż, z czym mamy pracować. Ha? 1, 2, 3, 4, 5? Okej, już wiem! No i znowu coś kombinuję. Co by tu zrobić? Ach, mam pomysł. Muszę tylko zebrać jeszcze parę rzeczy. Halo? Tak, z dostawą na teraz. Już tu jest. Ekspresowa przesyłka. Dobra, biorę jajka i muszę je rozbić. Następnie odseparować żółtko od białka. Teraz przeleję białko do tego pojemniczka. Nie zapominajmy o barwniku. Wystarczy zamieszać drewnianym patyczkiem. No i proszę, jaki ładny niebieski kolor. Teraz włożę do środka tę część i nałożę wieczko. Musi być szczelnie zamknięte. Bo teraz włożę całość do garnka z wodą. Musi wrzeć, żeby białko się ugotowało. Chociaż to białko wcale nie jest już białe. Otwórzmy i zobaczmy, jak wyszło. Wow, całe niebieskie. No i mamy kształt serduszka. Teraz mogę dodać żółtko. Ale ono też musi się ugotować, więc wszystko wraca do garnka. To powinno wystarczyć. Można wyciągać. No i... Tak! Wyszło idealnie. Wyciągnę je teraz wszystkie na talerz. Spójrzcie tylko na te kształty i kolory. Takie tęczowe jajka powinny jej się spodobać. Wow, cudowne. Zaraz. Że co? Chodź tu, uparty kurczaku! Hej, patrz, kogo przyprowadziłam! Ale miałyśmy przyrządzić tęczowe jajka, a nie kurczaka. Ha? Jajka? Ach, no cóż, moim zdaniem kurczak był pierwszy. No dobrze, co następne? Makaron! Wszyscy chyba uwielbiamy makaron, prawda? Oczywiście ma być pełen kolorów. Tęczowe niteczki. Ha? Tęczowy makaron? Jak mamy to niby zrobić? Jakiś pomysł? Bo ja nie mam pojęcia. Wow! Skąd to się tu wzięło? Zajrzyjmy do środka. Ha? Hej! Tutaj nic nie ma! Ty głuptasie, spójrz na talerz. Och! No tak, talerz! Tak właśnie myślałam. Mamy tu kubeczek z makaronem. I barwniki. Hej, dawaj to tu. Okej, mam miskę z wodą. Dodam trochę czerwonego koloru. Dobra, tyle wystarczy. Teraz włożę do niej makaron. Muszę to dobrze wymieszać, by makaron się rozkleił i nabrał odpowiedniego koloru. No i proszę, jest już cały czerwony. Mogę go wyłożyć na talerz wraz z resztą kolorów. Pachnie smakowicie, nie sądzisz? Co to za wspaniały zapach? Wow, pycha! Hej, tylko nie palcami. Czekaj, przyniosę sztućce. Och, Nutella! Nieźle! A co tutaj jest? Złamałeś mi serce! Nie chciałem! Czy ona nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu? Zaraz mnie wykończy. Ile to może trwać? Jak długo mam tu jeszcze czekać? Tylko nie palcami, bla bla bla. Dość tego czekania, biorę się za jedzenie. Ha, przestań, ona zjada cały makaron. O nie, idzie tu, lepiej stąd zwiewać. Znalazłam widelce. A gdzie nasz makaron? Myśli, że jej nie znajdę. Wystarczy iść śladem makaronu. A więc znalazłaś mnie? Nie wierzę, że wszystko sama zjadłaś. No, nie do końca wszystko. Zostało jeszcze dla ciebie.
Zobaczmy. Chmurka? Jest. Bum! Oto wasze kolejne zadanie. Tęczowa chmura. Przepyszne, prawda? A więc do roboty. Co? Tęczowa chmura? Chmury to przecież nie jedzenie. Muszę się skoncentrować, aby coś wymyślić. Dość! Nie słyszę własnych myśli. Powiedz, jaki masz pomysł? Spodoba ci się? Widzisz? Użyjemy tej lampki w kształcie chmury. Co? Zapomnij, to głupi pomysł. Dobra, a ty? To proste. Znajdujemy chmurę, łapiemy ją na lasso i ciągniemy do ziemi. Ha, to faktycznie może zadziałać. Dobrze, niech będzie. Okej, wiem już przynajmniej co robić. Muszę tylko włożyć odpowiedni strój. Kask na głowę i ruszam złapać swoją chmurę. Narka! No pa! A ja co mam zrobić? Muszę coś wymyślić. Może też zajrzę do swojej głowy? Wow, czemu tu tak ciemno? I pusto. O, jakieś jedzonko! Uwielbiam gofry. Ale pięknie pachną. Ha? A no tak, to tylko moja wyobraźnia. Ale zaraz! Już wiem, co zrobić. Przeleję ciasto do dwóch różnych misek. Ha? To będzie pycha. Czuję to. Muszę tylko dodać kolor. O to w tym wszystkim przecież chodzi. Czerwony do tej miski i można mieszać. Zrobię jeszcze niebieskie, żółte i fioletowe. Super, moje ciasta są zabarwione i gotowe na kolejny krok. Wyłożę trochę na tego frownicę. Ale nie za dużo, bo chcę otrzymać tęczowego gofra. Muszę więc dodać inne kolory. Gotowe, pora je upiec. Tada! Mój pomysł z tęczowym gofrem się udał. Dodam teraz trochę bitej śmietany. Mam już chmury i tęczę. Jeszcze nieco posypki. Ile tu kolorów! Przepięknie! Dobrze, powinno wystarczyć. Skończyłam! Jej! Wow! To chyba najwspanialsza rzecz, jaką w życiu zrobiłam. Och! I jak poszło polowanie na chmury? Świetnie! Patrz, jaki okaz złapałam. Hej, a gdzie ona się podziała? A niech to! Wow! Sama zrobiłaś tego tęczowego gofra? Dawaj! Nie wierzę, że poradziłaś sobie beze mnie. Do tego jest pyszny. Czekaj! To miało być dla... A zresztą, możesz go zjeść. Ach! Świetna robota! Brawo! Nie, śpię. Nareszcie przerwa. Ale miałam na nią ochotę. Ale jaja, musisz to zobaczyć. No, dziwny koleś. Ups. Zaraz zwymiotuję. Zabiorę ją. Jak mam ją stąd ściągnąć? Zły pomysł. Popyt. Idealnie. Muszę tylko wszystko przygotować. Wytnijcie takie serce. Otwórzcie zeszyt. I nanieście gorący klej na okładkę od wewnątrz. Na całej długości. Super. Teraz przyklejcie kolorowy papier. I zamknijcie zeszyt. Ostatni krok. Dużo kleju w tym miejscu. A na górę popyt. Matt, zrobiłam ci nowy zeszyt. Z wbudowanym popyt? Ale fajna zabawa. Dzięki. Ale bym coś zjadł. Gdzie są jakieś słodycze? Może tu? Pusto. Bingo! O to mi właśnie chodziło. Wszystko dla mnie. Kto włożył tu papierki? To nie fair. Ale tu bałagan. Nic nie jest na swoim miejscu. Masz alergię na sprzątanie? O, skończyło się, co? Coś ci pokażę. Kumasz? Weźcie popyt i wsypcie do środka cukier. Pora na barwnik spożywczy. Wygląda ładnie, co nie? Dobrze. Następny kolor. Inny w każdym rzędzie. Prawie gotowe. Teraz podgrzewamy i zamrażamy. Twarde jak skała. Domowe cukierki. Czekaj. Wyciskanie ich to najlepsza zabawa. Skosztuj. Dzięki. Ale pycha. A teraz sprzątanko. No pewnie, jestem twoim dłużnikiem.
Tak, szybciej, dawaj! Panienko, czy ja widzę telefon? Proszę go schować. Przecież nawet tu nie patrzy. Ej! Dobrze, już chowam. A wygrywałam. To jest za nudne. I co, mam się teraz uczyć? Zaraz! Tak! Ciach, ciach! Tak! Skąd to się tu wzięło? Jeszcze trochę. Tada! Powodzenia, profesorku! Ona sobie chyba jaja robi. To tylko popyt. Pokaż mi to. Zawsze chciałem się tym pobawić. Interesujące. No dobrze. Wygram to! Apetyty gotowe na prawdziwą wyżarkę. Najpierw jednak kolor. Różowy nigdy nie zawodzi. Przynajmniej jedna z nas miała szczęście. Ja mam to wszystko zjeść? To porcja dla całego wojska. Czy naleśniki się w ogóle z tym je? Już mam! Wystarczy przełożyć. Od razu wygląda lepiej. Czegoś jednak brakuje. Topionej czekolady. Nadciąga deszczyk. Różowy deszcz czekolady. I jeszcze jedna rzecz. Posypka. Tylko popatrzcie. Zostaje jedno pytanie. Czy smakuje tak dobrze, jak wygląda? Tylko się nie zakrztuś, Tina. Zostaje mi użyć tego maleństwa. Przynajmniej się wyczeszę. Zaraz, coś się dzieje. To będzie ekstra. Luna? Twoje włosy. O, chcesz powiedzieć, moja grzywa jednorożca? Wyglądasz wspaniale. Hej, chcesz się zamienić za kawałek? Zamiana? Niech będzie. Dawaj. Lepiej pojeść niż szczotkować. Coś ty zrobiła? Coś się zmieniło? To nie fair. A czego się spodziewałaś? Która z nas teraz kręci? Ja nie mrugam, Luna. Ani ja. Widzisz? Już nie mogę. Wiedziałam, że nie dasz rady. Mamy żółciutki. Wow, to jest większe od mojej głowy. To jest pyszne. Słodkie, co? Ja też mam tu słodkości, wiesz? Wygląda trochę zabawnie. Wystarczy odwrócić i przekąska gotowa. Chwileczkę. Wow. Hej. Jesteś pewna, Tina? A zresztą, ja mam przecież to. Cytrynowe. Chcę zjeść kawałek. No dalej. Wiem, muszę to trochę podgrzać. Topimy lizaka. Hej, widzisz, jak się topi? To działa. Nie będę musiała wiecznie lizać. Słodziutka lemoniada. Hej, chcesz banana? Twoja kolej, Tina. I lubimy niebieski. Wow, co to jest? Ktoś wie? A u mnie? Niebieskie ciasteczka. Próbujemy.
Pyszne. Zaraz, co do... Czy to wiadomość? Coś o butelkach z wodą? Nigdy nie byłam dobra z matmy. Ty zobacz. Spójrzmy. Dwie butelki, a? Ale ta jest do góry nogami. Chyba już wiem. Jedziemy na małą przejażdżkę. Okej. I wyjmujemy. Teraz dopiero się zacznie. Patrzcie, co tu się dzieje. Wszystkie kulki idą w górę, ale super. Jakby były wciągane. Niebieska burza kulkowa. Hej, Tina, zobacz. Aha, odwracasz jeszcze raz? To jest genialne. Moja kolej. Nie. Hej, ty kręciłaś ostatnio. Puść. To chyba będzie pomarańczowe, co? Po co w ogóle ta pokrywka? Coś mi tu nie pasuje. Fantastycznie! Tak myślisz? Chyba wezmę sobie te. Ups! Ja to zrobiłam? Hej, jak mam to teraz niby otworzyć? Amatorka, patrz i się ucz. Ale orzeźwiające. Mam, potrzebuję tylko odpowiedniego narzędzia. Teraz mogę ładnie to nalać. Kieliszki są lepsze od puszki. Od razu lepiej. Więc mówisz, że dodajemy stylu, tak? Się robi. Tylko nie potłucz. Spójrz, jakie piękne. Mam nawet coś na samą górę. A teraz lejemy. Jest coś bardziej stylowego od fontanny? Oczywiście fontanna. No to na zdrowie. Który by tu wybrać? Ten. Luna? Nie! Tak. Hej, Luna. Kręcisz? Jasna sprawa. Czerwony. Ekstra. Wow, jaka słodka maszyna z kulkami. Ale jak je stąd wyciągnąć? Moja kolej. Co to? Malutka rąsia. Tutaj się przekręca, ale nic się nie dzieje. Halo, jest tam kto? Aaaa! Tego się nie spodziewałam, ale ja się nie gniewam. Czerwone są najlepsze. Brawo! Hej, tego nie da się ugryźć. Odwróć się, głuptasie. No jasne. Chwilowe zaćmienie. Au! Co jest z tym nie tak? Skup się, Tina. Zatyczka? O, ależ tu się trzeba natrudzić. Właśnie. Ups. Lepiej ty kręć, Tina. Dalej się kręci? Czekamy. Zaraz, to więcej niż jeden kolor. Już tu jest. To jak? Tada! Ten balon to dzieło sztuki. Słyszysz? Wow, ile tu kolorów. I słodycze? Moje! Ja byłam pierwsza, Luna! Daj mi to! O, sama się prosisz! No dawaj! Czekaj! Użyjmy tych żelków, okej? Dobry pomysł! Też mam!
3, 2, 1, start! Kto pierwszy skończy, wygrywa czekoladę! Ach, wszystko dookoła jest takie szare i bezbarwne. Huh? Co się tutaj dzieje? O, to Pop-It! I to w kolorach tęczy! Jaki ładny! I można się nim bawić! O, coś chyba jest nie tak! O, Rety, nie chcę tego! Co jest? Co tu się wydarzyło? To chyba sen. Muszę ją lekko dotknąć. O, dzień dobry. Cześć! O, Rety, masz śliczne włosy. Moje są nieładne. Oj, nie smuć się. Sprawimy, że twoje życie nabierze kolorów. Zacznijmy od fryzury. Sama nie wiem. Zaufaj mi, wszystko będzie dobrze. Dodam odrobinę różu, żeby ubarwić twój wygląd. Tu dam żółty, a tutaj zielony. Już, gotowe. Powiedz, czy ci się podoba? Zrobiłaś mi kolorowe pasemka? Wow! Jestem znacznie weselsza niż przedtem. Ale to jeszcze nie koniec. Popatrz, odrobina magicznego brokatu. O, dzięki niemu pojawiają się rzeczy? Tak. A teraz dodamy twoim włosom blasku. Te gwiazdki to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. A na innych pasemkach dodamy klejnociki. Podobają mi się te bursztynowe trójkąty. Teraz naprawdę zaczynasz błyszczeć. Do twarzy ci z tymi klejnocikami we włosach. Wow, czuję się znacznie lepiej. Już nie jest mi smutno. Miło mi to słyszeć. Ach, ale moje ubrania wciąż są nudne i ponure. Ha, no tak. Chyba wiem, jak sobie z tym poradzić. A, co się ze mną dzieje? Nie bój się, to tylko magia jednorożca. Trzymaj się. O, Rety! Moje ciuchy! Łatwo można je zrobić samemu. Najpierw weź zwykłą koszulkę i plastikowy arkusz. Musisz wyciąć z plastiku kształt motyla. Potem nałóż różnobarwne farby na wałek. Możesz wybrać takie, jakie chcesz, ale kolory tęczy zawsze są na czasie. Teraz pomaluj swoją koszulkę. Przesuwaj wałek tam i z powrotem po szablonie. I gotowe! Zabierz szablon. Czy nie jest wspaniała? Wow, jednorożcu! To wyglądało na takie proste! Dziękuję bardzo! Teraz mi wesoło, bo mienię się pięknymi barwami. Och, ale masz ponure ściany w pokoju. Chyba muszę coś z tym zrobić. Odmienimy to miejsce i to bez czarodziejskiej różdżki. Tak, trzeba bardzo równo przykleić taśmę do ściany. Dodam pionowe paski pomiędzy poziomymi. To ma wyglądać jak wzór cegły. Chyba się udało. Jednorożcu, spójrz! O, jakie słodkie! Nie wiedziałam, że tak wyglądam. Przeurocze! Ale teraz w ruch pójdzie wałek do malowania. Zrobimy grube pasy w różnych kolorach. Uwielbiam malować. To mnie bardzo uspokaja. To już chyba ostatni pas. Dotarłyśmy do rogu. Uff, i oto nasza tęczowa ściana. Kiedy farba wyschnie, możemy poodrywać kawałki taśmy. Świetna zabawa! Wydają fajny dźwięk! Voilà! Oderwałyśmy krótkie paseczki. Super! Teraz oderwijmy także dłuższe kawałki taśmy. Szast prast! Spójrz, Ewa! Zrywam dwa na raz. Gotowe! Wow! Wygląda jeszcze lepiej niż się spodziewałam. Piękna tęczowa cegła. Ewa, co ty na to? Tak! Jest świetna! Idealna! Och, a ta nudna kanapa? Ciekawe czy... Może mogłabym? Zaraz! Już wiem, co zrobić! Wybacz mi, kochana Ewo, ale muszę się tego pozbyć. O! Jak to zrobiłaś? Gdzie się podziała kanapa? To oczywiście zasługa magii jednorożca. A teraz, jeśli pozwolisz, wykorzystam twój balonik. Włożę go do worka. Ale co ja mam robić? Och, no właśnie. Nadmuchaj więcej balonów. Dobra, chętnie to zrobię. Świetna robota. Ty dmuchaj, ja włożę je do worka. Potrzebujemy całkiem sporo balonów. Ale ich dużo. Świetnie ci idzie. Ten żółty będzie ostatni. Dobrze. Zapnę worek i odkręcę nakrętkę. Otwór pasuje do rury od odkurzacza. Spójrz, wysysa całe powietrze. Na koniec nakrętka trafi z powrotem na miejsce. Ewa, patrz. Dołączę to do pozostałych worków. I teraz masz kanapę z kolorowych balonów. Wow! Mogę na niej usiąść? Oczywiście, a ja z tobą. Wow! Jak wygodnie! Bardzo sprężysta! Super! Zaraz, wiesz co? Potrzebujemy tu trochę światła. Odsunę tę komodę od okna. No dalej! Czemu jesteś taka ciężka?
Okej, dość tego. Muszę się porządnie wysilić. Eivo, użyję magii jednorożca i pozbędziemy się mebli. O! Dzięki! A teraz odsunę tę zasłonę. Zaraz, jeszcze chwileczkę. Eivo, jesteś taka słodka. Pozwól, że ci pomogę. Dzięki, trochę się zakręciłam. Powinnyśmy zadbać o to, żeby coś takiego już się nie powtórzyło. Posłuży nam do tego włóczka. Owinę ją wokół dłoni. O tak. Świetnie. Kiedy nawinę odpowiednią ilość, to zsunę ją z palców. Potem owinę jeszcze po środku. Zwiążę włóczkę i wezmę nożyczki. Porozcinam nimi końcówki. O tak. Muszę porozcinać wszystkie. Zostawię mały ogonek. Idealnie! Zrobiłam piękny pomponik z włóczki. Dodam go do innych, które już mam. Zostawiłam ogonek, żeby przywiązać do sznurka. Odetnę nadmiar i można wieszać. No proszę, zrobiłam nowe zasłony do twojego okna. Czyż nie są śliczne? Wprowadzają taką pozytywną aurę. Są w różnych kolorach i rozmiarach. Ślicznie wyglądają w pełnym słońcu. Ubarwiają cały pokój. Piękne, jednorożcu! Dziękuję, Eivo. O, widzę, że przed nami jeszcze sporo pracy. Wygląda na to, że potrzebuję więcej małych, kolorowych kuleczek. W następnym etapie pracy użyję pistoletu na klej. Nałożyłam odrobinę na kuleczkę i przykleiłam do stołka. Zrobię to samo ze wszystkimi, oczywiście tworząc wzór tęczy. Tada! Eivo, spójrz! Oto taboret! Nie siedź na podłodze! Wow! Jak wygodnie! Dzięki, jednorożcu! Mam dla ciebie rysunek! Narysowałaś go dla mnie? Wow! Dziękuję ci! Powieszę go tutaj na ścianie. A może tutaj? Chwileczkę. Poczułam inspirację. Wykorzystam to czyste płótno i pistolet na klej. Oto falista linia. Teraz przykleję do niej włóczkę. Potem dodam więcej włóczki w różnych kolorach. Bo, jak wiadomo, znowu wybierzemy motyw tęczy. Aż do samej krawędzi płótna. Jeszcze kawałek włóczki i proszę. Obraz gotowy. Możemy go powiesić obok innych dzieł. Super, jednorożcu! Czuję się jak w muzeum. Ile tu dzieł do podziwiania? Sztuka mnie uszczęśliwia. Cóż, cieszę się. Teraz masz całkiem tęczowy pokój. Tęczową ścianę i tęczową kanapę. Piękne obrazy. No i zasłony w oknie. Została jeszcze jedna ściana. Uff, nie sądzę, że można ją zostawić w takim stanie. Pora na czary, jednorożca. Jedno wielkie zaklęcie. Jeszcze trochę mocy i... Zaczyna się! To tyle? Och, ups, miał być znacznie większy. Nie martw się, potrzebuję jeszcze więcej mocy. Jasne, wierzę ci na słowo. A oto wielkie zaklęcie. O, zamek dla lalek! Zawsze o takim marzyłam. Dobrze, ale to nie koniec. Odrobinę cierpliwości. To zaklęcie chyba trzeba rzucać na raty. Chyba wystarczy mi mocy, żeby to dokończyć. Niemożliwe! Proszę bardzo, o to mi właśnie chodziło. Wejdź do środka. Niemożliwe! Stworzyłaś dla mnie zamek i to w odpowiednim rozmiarze. Cześć, Eivo. Podoba ci się? Tak? Wyjdź na chwilę. Już jestem! To cudowny zamek! Cóż, zrobiłyśmy tęczowy remont twojego pokoju. To prawda! Przedtem był taki bezbarwny i ponury. Cieszę się, że mogłam ci pomóc, Eivo. Mam dla ciebie coś jeszcze. Przez chwilę się nie ruszaj. Niemożliwe! Rośnie mi róg? Też zostanę jednorożcem? Tak, będziesz jednorożcem zupełnie tak jak ja. To spełnienie marzeń! Będziemy jak siostry! Spróbuję użyć magii jednorożca. O, rety, Eivo! To twoja pierwsza magiczna tęcza! Wow! Tak! Bez ciebie to byłoby niemożliwe! Skończyłam swoją misję. To najlepszy dzień w moim życiu! O, zniknęła! Ale nigdy jej nie zapomnę! Żegnaj! Świetny ten serial. Zawsze mnie bawi. No super, chipsy się skończyły. Nic nie zostało, nawet okruchów.
Wow, ale nabałaganiłem. Po prostu strzepię z koszulki. Aż tyle ich się uzbierało? No i proszę, czyścisieńka. Ups, teraz na podłodze jest bałagan. Ja to mam szczęście. Ty, co to za syf na podłodze? Taki chłopa, tak bałagani. Masz to w tej chwili sprzątnąć. I moje okruchy też. Co? To niesprawiedliwe. Nawet spora ta górka. Zaraz, zaraz. Właśnie wpadłem na genialny pomysł. Mam przecież zmiotkę, szczotkę i taśmę dwustronną. Przykleję po kawałku do obu uchwytów. Można działać dalej. Bierzemy kapcie. Zmiotkę przykleję do pierwszego. A szczotkę do drugiego kapcia. Gotowe. Idealnie. Tak można sprzątać. Dalej, dalej, kapcie Briana. Jedziemy. Sprzątamy. Są genialne. I nawet nie muszę się schylać. Wow, byle równowagę utrzymać. Ale okruszki zamiata pierwsza klasa. Powoli, spokojnie. Okej, ostatnie ruchy. I zrobione. Podłoga aż lśni. Jak na razie to mój najlepszy pomysł ever. Kapcie do zamiatania. Co ty tu masz? To nic, serio. Popyt? Nie. Patrz. Poproszę. To niesprawiedliwe. Dostaniesz po lekcji. Do środka. Dobry. Dobry. Masz jakieś pofity przy sobie? Nie, tylko zeszyt. Jakiś dziwny ten zeszyt. Otwórz go. Dobrze, proszę. Same nudne równania. Wow. Ale równania nie są nudne. Zapamiętaj do końca życia. Dobrze, dziękuję. Jest! Co ci tak wesoło? Matma się zaczyna. Bo mam to. Popatrz. No, zeszyt. Przyjrzyj się. Otwórz i... topy! Sprytne, nie? Bardzo, ale też chcę popita. Jak to zrobiłeś? Powiem ci, ale to sekret. Na początek kolorowa kartka. Teraz obrysowujemy popita ołówkiem. Wycinamy kółko i powtarzamy z czystą kartką. Kładziemy na papier kolorowy, potem popyt i kilka kartek na wierzch. Na koniec spinamy całość i otrzymujemy fajny zeszycik. Sorka się nie kapnie. Trzymaj. Mogę? Dzięki, to znacznie lepsze niż matma. Co za ulga. Za chwilę ustanowię nowy rekord. Jeszcze trochę... Co? Nie, to nie fair. Nie będę tolerować takiego zachowania. Zrób tak jeszcze raz. Sorki, mamo. Może ten popit mnie uspokoi. Od razu lepiej. Dobra, jedziemy dalej. Ten rekord będzie mój. Co? Nie, znowu? Dosyć, co ja mówiłam? Wystarczy tej agresji. Ups. Spójrz na ten syf. Już wiem. To moje. To też wezmę. Na bank się uda. Potnijcie popita w paski. Weźcie klawiaturę i usuńcie klawisze. Teraz zastąpcie je popitami. Aha. Mamo, co to jest? Spróbuj. Teraz nie zniszczysz żadnej klawiatury. Dobra. Ty, to jest świetne. Dzięki, mamo. Rekordzie nadchodzę. A ja mogę wrócić do książki.
Ale ładnie pachnie. Wygląda na gotowe. Idealne jajko sadzone. Uwielbiam popity. Jedz, syneczku. Za chwilę, mamo. Cały ranek spędziłam w kuchni, żeby przygotować ci śniadanie. Jedz! Zabieram to. Ale mamo, bez gadania. Oj tam. Mam coś lepszego niż jakieś jajko. O nie. Rurka jest znacznie lepsza. Oddaj mi to. I wszystko inne. Dobra. Gdzie ty to wszystko chowasz? A teraz jedz. A teraz jedz. Wygląda jak... normalnie popyt. Weźcie kartkę i wytnijcie dwa kształty jajka sadzonego. Teraz żółta ciastolina. Uformujcie na piłeczce ping-pongowej, żeby wyglądała jak żółtko. Właśnie tak. Włóżcie do wyciętej kartki i nanieście klej na krawędzie. Teraz przyklejcie drugą kartkę. Wygląda jak prawdziwe jajko sadzone. Mama nie patrzy. No to podmieniamy. Normalnie jak popyt. I jak smakuje, synku? Wprost bajajecznie, mamo. Bardzo się cieszę. Zajadaj ze smakiem. Najlepsze śniadanie ever. Hej, co jest? Gdzie ty jesteś? Przepraszam, za chwilę będę na miejscu. O nie, co za kolory. Jestem cały na biało. Nie wpuszczą mnie. O nie, ups, fatalnie. Zaraz, to ty? Hej, widzisz mnie? Muszę szybko coś zrobić. Gdzie się schować? W śmietniku? O blech, ale nie mam innego wyboru. Dobra, wskakuję do środka. Chyba się pomyliłam. Mało brakowało. Mogła mnie zobaczyć. Ale obrzydliwe. Au, co się dzieje? Moją artystyczną karierę szlak jasny trafił. A? Co to jest? Niemożliwe, brokat. Dobra, mam tu tackę, do której wsypię brokat. Ale ładna czerwień. Muszę usypać ją w linię. Teraz złoty brokat. Wysypię wszystko. Zielony, będzie idealny. A teraz cała reszta. Teraz odcisnę dłoń w brokacie. Wow, patrzcie tylko, jak się błyszczy. Dobra, wychodzimy stąd. Teraz ręce. Tak, do kompletu przydadzą się fajne okulary. Teraz można iść. Tym bardziej, że jestem spóźniony. Kochanie, przepraszam, że to tyle trwało. Jak mogłeś kazać mi tyle czekać? Spójrz na moją koszulę. Sam zrobiłem. Zaraz, naprawdę? Świetna, jestem pod wrażeniem. Cześć, my na imprezkę. Niech się wam przyjrzę. W porządku. Ciekawe, jakie specjały przygotują nasi uczestnicy. Oto pierwszy z nich z potrawą. Dobrze, pokaż, co dobrego upiściłaś. Bardzo proszę, oto mój ulubiony deser. Owocowa bananza. Co to takiego? Jak widać, skupiłam się na ekspozycji. Chciałam zgrać kształty i kolory. To tylko owoce i słodycze. Oto twoje wyniki. Przepraszam? Wy chyba sobie żartujecie. Następny uczestnik, proszę. Dzień dobry, przyszedłem z własną potrawą. Miło mi. Zacząłem gotować w młodości. No tak, potrawa, oczywiście, oto ona. Miętowa pianka w polewie karmelowej. Że co? Ledwo to widać. Jest za małe. Ciągle o tym opowiada. Co za męka. Co? To moje wyniki? O, ten konkurs to jedno wielkie rozczarowanie.
Spokojnie, wszystko w porządku. Nie rozumiecie mojej potrawy. Cześć, ja na konkurs. Dziecko? Serio? Mamy konkurować z dzieckiem? Cóż, oto moja potrawa. Wow, zrobiłeś naprawdę piękny tęczowy tort. Nie mogę się napatrzeć. Tęczowy krem jest łatwy do zrobienia. Weźcie kolorowe kremy i ułóżcie na folii. Użyjcie tyle kolorów, ile tylko chcecie. Proszę, na koniec ten przepiękny fiolet. Teraz owiniemy je folią spożywczą. Dość ciasno, ale uważajcie, żeby nic się nie zmieszało. Kiedy skończycie, obetnijcie końcówkę nożyczkami. Potem można włożyć do rękawa cukierniczego. Elegancko, teraz pora na dekorację. Oto tęczowy krem. Tak, to działa. Bardzo ładne wykończenie. Jeszcze odrobina, brzeg gotowy. Jeszcze kilka akcentów po środku. W końcu to konkurs. Tort musi się dobrze prezentować. Ta-da! Oto mój tort. Ładny? Jak on to zrobił? To przecież nie ma żadnego sensu. Oto twoje wyniki. Jest! Co? Żartujecie sobie? Jak to w ogóle możliwe? Chciałabym wszystkim podziękować za tę nagrodę. Kocham was! Kocham was! Kocham was! To szkoła jednorazców, ale z tymi fantazjami to już przesada. A gdzie jest Eni? Tu są jej rzeczy. Nie może być daleko. Te filmiki z kotkami są przezabawne. Eni, nie miałaś się uczyć? Wszystkie materiały mam na telefonie. Ach, kolejny wspaniały dzień. O, tak myślałam, że to ty, Rosie. O, dla mnie? Wspaniała uczennica, prawda? Ach, biurko już błyszczy, sorko jednorożec. Miło z twojej strony, ale dam sobie radę. Dobra, gdzie ja położyłam swój długopis? O, dziękuję. Prawda, że jest najlepsza? Tak się cieszę, że nas uczy. Matko, co za lizuska. Ehem. Co tam, sorko? A więc to tak. Dobrze, ja też znam kilka sztuczek. Gracze, start! Ale czad! Kto wygra ten mecz? Żadna broń nie może się ze mną równać. Koniec gry! Ach, to niesprawiedliwe. Dobra, odkładam. Zadowolona? Nikt nie patrzy? Uśmiech, który koi każdy ból. Idzie tu! Jest cudowny. Co tam, mała? Do mnie mówisz? No, cześć. Cześć, Jake. Ha? Leci. Ha, przechwycona. Ha? List miłosny? Jake miał być mój. Ha, co za tupet. Dobrze, że mam cały zapas. I rzucamy. To się nazywa refleks. Ups. Jeszcze tego pożałujesz. Tak? No to dawaj. Zobaczymy. Babska kłótnia? Ale jazda. Miotacz staje na bazie. Uwaga. Rzucam. Tylko na tyle cię stać? Ach, już mnie ręka boli. Co, poddajesz się? O, już nie mogę. Padam na twarz. Całe szczęście. Jestem wykończona. Muszę usiąść. On nie jest tego wart. Rosie, patrz. Ava zarywa do Jake'a. I to perfidnie pod naszymi nosami. To co, rozejm? Rozejm. Prawie skończyłam malować.
Ej! Nie masz swojej wody? Już wiem. Nie dosięgnie do drugiego końca stolika. Na czym to skończyłam? Przesunęła kubek? Żaden problem. Tu jesteś. I zanurzamy. Co to było? Dobra, nakryłaś mnie. Nie mogę z tą dziewczyną. Ale wiem, jak to załatwić. Taśma? Jest. Teraz go nie wyciągnie. Wlewamy do pełna. Teraz nie widać taśmy. Genialnie. Hej, Eni. Proszę, jest twój. I to mi się podoba. Co? Nie wierzę, że to zrobiłaś. Czekaj, czekaj. Musisz to zobaczyć. Nie wiedziałam, że masz taki talent. I ta tekstura. Muszę go oprawić. Bardzo ciekawe, Eni. Wszyscy uczniowie muszą to zobaczyć. Majstersztyk. Aha, faktycznie. Właśnie pieniądze mi się skończyły. Suksy? I tyle? Wow! I to mi się podoba. To o wiele lepsze od pieniędzy. Spójrz na to. Najlepszy dzień w życiu. Ależ proszę, Rosie. Tylko jeden? To niesprawiedliwe. Mogę zmieścić jeszcze jeden pisak w nosie. O, dziś chcę, byście narysowali uroczego ptaszka. Ojej, naprawdę? Podoba mi się. To będzie świetna zabawa. Zacznę od konturów. Jak na razie bardzo dobrze. Teraz oczy i skrzydła. Nadszedł czas, aby go pokolorować. Chcę, żeby miał jasne kolory. Ślicznie. Mogę tak rysować codziennie. Ten fiolet jest idealny na skrzydła. Nogi pokoloruję na żółto. Będzie wyglądać niesamowicie. Muszę tylko trzymać się linii. Dziób też zrobię żółty. Nie chcę zostawić żadnych przerw. Użyję różowego koloru dla reszty ciała. Ha, kogoś mi to przypomina. To moja ulubiona lekcja. Już wszystko gotowe. Ha, to jest trudne. Zaraz, już wiem. Będę potrzebował linijki. Zacznę od linii prostej. Mam tylko nadzieję, że to zadziała. To będzie nieco inny sposób. Postawię tutaj kilka kropek. Następnie nadszedł czas na dodanie odrobiny koloru. Podzieliłem mojego ptaka na sekcje. Każdą część wypełnię osobno. Dorysowałem również specjalne zakładki. Przydadzą się później. Mam co do tego dobre przeczucia. Wszyscy będą zdumieni. Już jest prawie gotowe. Teraz mogę pokolorować dziób. Nie będę się spieszył. Nie chcę tego zepsuć. Włożyłem w to tyle wysiłku. Ha! Niebieskie włosy. Super! Ha! Zrobię skrzydło w tym samym kolorze. Już prawie gotowe. Muszę to teraz wyciąć. Kropkowane linie oznaczają miejsca, w których należy go złożyć. To znacznie ułatwia sprawę. Muszę tylko podążać za liniami, a następnie zrobić zagniecenie. Te dodatkowe elementy pomagają skleić wszystko razem. Użyję teraz kleju. To wymaga odrobiny więcej pracy. Ale jest tego warte. To już ostatni. Zobaczcie. I co wy na to? Mam nadzieję, że się pani spodoba. O, jakie ładne. Dobra robota. To co powie pani na to? Ojej. To bardzo kreatywne, Lio. Zaraz. Ten ptak nie odrywa ode mnie wzroku. Ciągle się na mnie gapi. To trochę przerażające. On w ogóle nie mruga. Rany. Chyba mam jakieś zwidy. Ach, ich jest więcej. Są wszędzie. Nie ma ucieczki. Jestem otoczona. Co się dzieje? Ja nie czuję się najlepiej. Wszędzie te ptaki. Więc podobają się? Jasne. Wiedziałem. Dostaniesz w nagrodę lizaka. Mniam. Dzięki. To było fajne. O, ja też chciałam lizaka. Nie smuć się, Lexi. Możesz wziąć tego. Jak miło. Jesteś kochany, Lio. To jest pyszne. Bum, bum, bum. Zaraz. Witajcie, kochani. Zauważyliście coś nowego? Czy to podchwytliwe pytanie?
A nie! Wiem! Przytyła pani! Nie! Będę miała dziecko! Będę mamą! Czy to nie ekscytujące? Muszę to zbadać! Chwila! Jest tam mały ptaszek? Tak, to prawda! Niewiarygodne! Bubu! Zaraz wracam! Ale ja chciałam pogadać z maleństwem! Mam pomysł! Potrzebuję tylko tej modeliny. Patrzcie uważnie. Przekształcę ją w coś wyjątkowego. Dajcie mi tylko chwilę. Co to jest? To ptak. Ja chcę, ja chcę. Wow, jaki uroczy. I też spodziewa się dziecka. Zajmę się tym. Grzeczny chłopczyk. Zostaliśmy tylko ty i ja, ptaszku. Ułóż się wygodnie. Zakryję ci oczy. Wykonuję pierwsze nacięcie. Nie martw się, wiem, co robię. Muszę tylko wyciąć niewielki kawałek. To wystarczy. Teraz ostrożnie go podniosę. Wiedziałem, tam jest jajko. Lepiej je wyciągnę. Spokojnie, żeby go tylko nie stłuc. Mam. Okej, teraz mogę je otworzyć. Strasznie się denerwuję. To piskle. Jakie urocze. Obiecałem sobie, że nie będę płakać. O-o! Co? Na mnie chyba też przyszła pora? Zaraz zwymiotuję. Spójrz, to mały ptaszek. Czyż natura nie jest niesamowita? Chodź tu, mały. Mamusia już tu jest. Ma dziób po mnie. Nigdy nie czułam się tak szczęśliwa. Nic nie może zrujnować tej chwili. O, chyba się pospieszyłam. No co? To jest pycha. Udam, że tego nie widziałam. Czekoladkę? Kurczę, ale mam ochotę na pieczywo. Zrobię tosty. W międzyczasie pokroję masło. No cóż. Już gotowe? Idealnie wypieczone. Czas na masełko. Lubię, gdy jest go dużo. Ale dlaczego nie schodzi z noża? Halo? Czemu się przykleiło? Uch, ale to wkurzające. No złaś! Tylko spokojnie. Już nie będę taka miła. Do dzieła! Emma, co tu się dzieje? Nikt nie będzie ze mną zadzierał. I tak! Proszę. Wow, imponujące. Masło nadal przyklejone. Jeszcze. Kolejne jabłko. Ha! Wow. Ekstra! Teraz przekrój kiwi i pomarańcze. Ktoś zamawiał sałatkę owocową, a mam tu świeże, pachnące plasterki. Aaaa! Jeszcze jeden. Nie! Serio? O co chodzi z tym masłem? Mam pomysł. Wystarczy owinąć nóż papierem do pieczenia, a masło nie będzie się przyklejało. Oto gotowe plasterki masła. Wystarczy włożyć je do pojemnika. Można położyć kawałek na chlebie i go rozsmarować. Smacznego! A następnie dodaje się mąkę. Jakieś pytania? Halo, dzieciaki! Tak, proszę pana. Dobrze, a teraz się przyjrzyjcie. Widzicie? Musicie zrobić to wszystko. Do roboty! No dobra, zróbmy to. Chwila, co dalej? Ja nie korzystam z przepisów. Robię wszystko na oko. Halo, bez ściągania. Tam. Na pewno uda mi się coś podejrzeć. O nie, jego szklanka! Mam ją, mam ją! O tak! Czy ktoś to widział? Cóż, zatrzymam ją. I może nawet wykorzystam. Najpierw ułożę szynkę i ser. Potem wykroję je szklanką. A teraz najlepsza część. Obtoczę to w jajku i mące. Jeszcze troszeczkę. Czas na smażenie. Zobaczcie, jak skwierczy. Można przeciąć na pół. Cieszyć się mięsno-serową pysznością. A do tego oczywiście sosik. Hej,
Ojej, proszę pana, skończyłam. Odkładamy szpatułki. A cóż to takiego? Bellissimo! Niesamowite! Cóż mogę powiedzieć? Dobra ze mnie kucharka. A ty nadal gotujesz linię? Co? Następnym razem zrobię też dla ciebie. Nie widziałem tego w książce. Ciekawe. Emma! Hej, patrz na to. A tak, przekąsek. Nie, to czy to? Chyba wybieram... Chyba spędzę tu cały dzień. Pianki. Czekolada. Och, już prawie czas na kolację. Ale nudna ta lekcja. Czekaj, czekaj. Dawno, dawno temu żyła sobie księżniczka. Ale fajne. Ty, zabawimy się? Pewnie. Popyt. Ekstra, uwielbiam tę gumę. Dobra, jedziemy. Całkiem smaczna. Wow, teraz balon. Takiego dużego jeszcze nie widziałem. Normalnie pobijesz światowy rekord. Nie! Ile popytów. Znacznie lepsze niż jakieś tam lekcje. I żyli długo i szczęśliwie. Kto by się spodziewał? Nic nie zauważył. Już dzisiaj studniówka. Strasznie się denerwuję. Dobra, dokończmy dzisiejszy look. Nie, wyglądam jak owocowa wróżka. A teraz jakbym nosiła zasłony babci. Też nie. Jak ja mam znaleźć dobre kolczyki? Co ja mam zrobić? Puszek, czemu pogryzłeś popita? Jest do niczego. Czekaj, chyba mam pomysł. Po prostu je wytnę. I dodam drucik. To samo z drugim. Popitowe kolczyki. Są świetne. Na bank będę królową studniówki. Och, Puszku, mógłbyś być moim partnerem na studniówce. Ale musimy coś zrobić z twoim oddechem. Co za smród. Czas wszystkich oczarować. Nie! 6 pączków z posypką i niebieską polewą. Dobry, ja na widzenie z Johnem w celi B. Jakieś niedozwolone substancje? Nie, tylko torebka. Poproszę, muszę zajrzeć do środka. Fajny kolor. Znaczy, zobaczmy co tu mamy. Popyty? Nie wierzę. Znaku nie widzi. 0 popytów. A nie możemy zrobić tym razem wyjątku? Proszę wyjść. I co ja zrobię? Spinki? Mam pewien pomysł. Weźcie spinkę i nieco kleju. Przyklejcie popita, a nikt nic nie zauważy. Dobry, wróciłam. No już, działaj. O, to pani. Jakieś popity tym razem? Ani jednego słowa. Dobra, pani idzie. Ostatnia cela po lewej. Super, dzięki. Psst. Czego? Hono, mam coś dla ciebie. Co? Łopatkę do kopania? Klucz do wszystkich drzwi? Lepiej. Spójrz. Spinka do włosów? Tak, ale taka inna niż pozostałe. Ona coś robi? Popyt. O. Ekstra. Czas mi szybciej minie. Współwięzień pęknie ze zazdrości. Dzięki. Spoko. A czekaj, jeszcze to. Drugi? Czad. Pójdę już. Pa. 2 popity tylko dla mnie. Tak. Widzicie to? Co się stanie, kiedy użyję magnesów z wodą? Woda i magnes? Że co? Masz jakiś pomysł? Spróbujmy. Zapowiadali mocny sztorm.
Niech ci będzie. Pewny jesteś? Tak, tak. O, spróbujmy inaczej. No dalej. To chyba nie tak. Niech to. Czekaj no. Eureka. Przyłóż tu rękę. Okej. Sprawdźmy, co się teraz stanie. Coś się poruszyło. Magnesy tworzą wir w szklance. Patrz! Nie wierzę, że nam się udało. Nie wiedziałam, że tak się da. Ha, fajny ten sztorm w szklance, co nie? Ekstra! Aha, bułka z masłem. No. Myślicie, że wiecie o wodzie wszystko? Zaraz się przekonamy. Co się stanie po połączeniu tych składników? Co my mamy z tym niby zrobić? Sami musimy na to wpaść. Duże te butelki. Trudne zadanie. Może to? Dobra, nie wiem. O, wow. Ale miękkie. No hej. A teraz już wiecie? Nie bardzo. Czekaj. Daj mi butelkę. Okej. Najpierw wsypię do niej te kulki. Tęczowy deszcz. Że co? Okej. Teraz wlewamy do środka wodę. Dobrze. Tylko jej nie rozlej. Coś się zaczyna dziać. Gotowe. Moja karta. Położę ją na tej butelce. I obrócę do góry dnem. Dobry jesteś z chemii. I co to jest? Prawdziwa magia. Uwaga! Tak! Wiedziałem, że się uda. Wow! Naprawdę wygląda magicznie. Jestem pod wrażeniem. No. Wow. Chyba wszystko gotowe. Musi być idealnie. Zaraz. Coś tu jest nie tak. Szybko to poprawię. Odłożę je tu na chwilę. Przesunę obrus. I jak to wygląda? Nie podoba mi się. Hej, postarałaś się. O nie, Miki, nie siadaj! Nie! O, to nie brzmiało dobrze. Co z tą kanapą? O nie, usiadłam na ciastkach. O, nie jest aż tak źle. Ups. Spokojnie, naprawię to. Dokąd ona idzie? Widzisz, mówiłam, że... Och, mną się nie przejmuj, ratuj ciastka. O nie! Deszcz ciastek! Wszystko okej? Miki? Nie tak to miało wyglądać. Przepraszam, Lili. Próbowałam pomóc. Czemu zawsze mi się to przydarza? No i po imprezie. Naprawdę nie chciałam. Czekaj, mam pomysł. Wezmę foremki w kształcie lodów. Wypełnię je resztkami ciastek tak, żeby ułożyć tęczę. Muszę je porządnie docisnąć. Jest okej. Włożyłam w nie patyczki do lodów. Teraz zanurzę je w czekoladzie. Poczekam chwilę, aż zastygnie. Czekolady użyję też do dekoracji.
po prostu poleję nią ciastko. Użyję różnych kolorów. Super! To samo zrobię z białą. Patrz, co mam! Wow, wyglądają pysznie. Jestem pod wrażeniem. Wow, mega dobre. Chcę więcej. Hej, Penny, patrz. Co? Co jest? O, moje ulubione spodnie. Ale żenada. O, hej. Nie, nie, dziękuję. O, myślałam, że mam klienta. Nikt ode mnie nie kupuje. Hej, tutaj. Fuj. Wszyscy kochają czekoladę. Co robię nie tak? Nigdy nie zarobię na szczeniaczka. Co ja teraz zrobię? No nic, warto było pomarzyć. Ha, nie to twarde lądowanie, ale jestem. O, skąd ta smutna mina? Nie kupują twojej czekolady? Próbowałam wszystkiego. O, mam pomysł. Chodź ze mną. Wow, to bezpieczne. Dokąd lecimy? Do tamtego zamku. Witaj w mojej kuchni. Wow, ile tu słodyczy. Ale super. Zrobimy teraz przepyszną czekoladę. To rozwiąże twoje problemy. Weźmiemy formę. Narysuję w niej serduszko. Och, urocze. I jeszcze kilka. Tym razem użyję innej czekolady. Okej, możemy je zalać. Fioletowa czekolada się wyróżnia. Zaleję całą formę. Poczekamy, aż stężeje. Wtedy będzie można ją wyciągnąć. Gotowe. Ale śliczna. Podoba ci się? Wow! Dziękuję! Niesamowita! Leć ją sprzedać. Teraz lepiej mi pójdzie. Sklepik znów otwarty. Byłem pierwszy. Wystarczy dla każdego. Nieźle. Wow, patrzcie. Teraz mogę kupić sobie psa. I to wszystko dzięki mojej wróżce chrzestnej. Jesteś taki mięciutki. Kto może mi powiedzieć, co to jest? Klasa? O nie. Co? Co wy narobiliście? Smaczne! Pyszniutki glut! Mniam! Patrzcie, jestem tęczą! Jacy wy jesteście obrzydliwi! Ja nie mogę już tego znieść! Mam już dość! Koniec z byciem miłą nauczycielką! O, co się dzieje? Wow! Niemożliwe! Obrazy na sprzedaż? Kup sobie cudne arcydzieło już dziś! Czy nikt już nie docenia prawdziwej sztuki? A ty? Proszę pana! Proszę pani! Nigdy nie odniosę sukcesu! Jeszcze tego mi było trzeba! Co? Co to jest? Praca kelnerki? I zatrudniają ptaki? To jest odpowiedź na wszystkie moje problemy! Witamy w zespole! Te napoje są dla stolika numer 2! Okej, dam radę! Muszę tylko prosto iść! Wyglądasz pięknie. Nie! Co ty robisz? Ostrożnie! Jeszcze kawałek! Oto wasze... Nie! Uwaga! Zwalniam cię! Auć! Chyba nabiłam sobie siniaka. Chwileczkę. To jest to! Zostanę sprzątaczką. Ta czapka jest całkiem urocza. To jak zabawa w przebieranki. Życzcie mi szczęścia. Od razu lepiej. I nie ma tu żadnej presji. Nie mogę tego zepsuć. No, wygląda dobrze. Uff, co za dzień. Muszę odpocząć. Nareszcie w domu. Nie mogę się doczekać tej pizzy. Ha? Na podłodze jest pełno piór. Chwileczkę. W moim łóżku jest... olbrzymi ptak! Co to? Oszalałaś? Zwalniam cię! Zaraz, ja to mogę wyjaśnić. Pizzeria zatrudnia pracowników? Mogłabym spróbować. Pizza jest już w drodze.
i to pocztą lotniczą. Startujemy! Wow, wszystko wydaje się tam takie małe. Czy to ptak? Czy to... No tak, to jest ptak. Świetnie mi idzie. Nic nie może mnie powstrzymać. O-o! Wejdź! Skąd się tu wzięłaś? Co to za hałasy? O, rysujemy? Niewiarygodne! Wow, super! Niebywałe! Jak, podoba wam się? Trochę się spieszyłam. Przepraszam, starałam się jak mogłam. To wspaniałe! Zatrudniam cię! Daj mi to, te pociągnięcia pędzlem, cieniowanie! Mua! Masz niemały talent, a ja będę bogaty! Uwielbiam malować, to mnie uspokaja. Teraz odrobina jasnego różu. Jest śliczne. O, ktoś do mnie pisze. Ciekawe kto. Tęczowa impreza? Ale czad, muszę na niej być. No dobra, muszę znaleźć coś tematycznego. Oj, pędzel. Co masz dla mnie, o mister na szafo? Ach, niedobrze. Nie ma tu żadnych kolorów. No i co ja mam teraz zrobić? Przecież muszę być tęczowa. Zaraz. Moje farby są mega kolorowe. Na pewno coś z nimi zrobię. Jestem genialna. Dobrze, czas na tęczowe czary. Przydadzą mi się farby i kilka pędzelków. Nakładamy oba kolory naraz i nakładamy je na oczy. Zmieniamy kolory i malujemy niżej. Świetnie, ale to tęczowa impreza, potrzebuje więcej kolorów. I oczywiście większego pędzla. Dobrze, kolory nałożone, możemy malować dalej. Do dzieła. A teraz usta. Następny krok to zielona maskara. Super! Muszę ją porządnie nałożyć na rzęsy. Już wiem, jeszcze brwi. Na pomarańczowo. One też muszą dobrze wyglądać. Świetnie mi idzie. Do dzieła. Jeszcze trochę. Już. Jeszcze odrobina. O matko, te niebieskie piegi są przeurocze. Szkoda, że się z takimi nie urodziłam. Dobrze, tęczowy makijaż jest gotowy. E? Co to? Co za światła? O, tęczowe przyjęcie. Super. O, wspaniały makijaż. Sama zrobiłaś? Jest świetny i idealnie pasuje do tęczowej imprezy. Woda się ugotowała i można jeść zupcie. Ach, czekałem na to cały dzień. Taka dobra i kojąca nerwy. Może grają coś fajnego w TV? Przełączę na inny kanał. Cześć wam! Dziś pokażę wam nowy dom. Chodźcie! To mój pokój do imprez. DJ gra 24/7. DJ, to musi być fajne. O, telewizor znów się psuje. No weź! To moje biuro z nowym komputerem i kierownicą. Wiem, jestem bogata. Gdy chcę się zrelaksować, biorę kąpiel. Wow! A, parzy! A jak idę spać, to przykrywam się pieniędzmi. Super. Muszę przestać to oglądać. Też chciałbym żyć tak beztrosko. Muszę się umyć. Oblałem się zupą. Szkoda, że nie mam żadnej bomby kąpielowej. Ta szorstka gąbka musi wystarczyć. Super. Jeszcze mydło upuściłem. No dobra, gdzie ono jest? Tutaj. Ono do mnie. Nie mogę przestać myśleć o tamtych bombach do kąpieli. Chwila, moment. Mam pomysł. Na początek pusta miska i trochę sody oczyszczonej. Wsypię trochę do miski. Tyle wystarczy. Teraz dodam kwasku cytrynowego. Jeszcze olej kokosowy. Zawsze w cenie. Całość zmieszam z zaufaną trzepaczką. Ale wszystko się kruszy. No i proszę, mamy dużą miskę i kilka małych. Przyda się kilka barwników. W końcu ma być ładnie. Trochę ciężko się miesza, ale damy radę. Pora na silikonowy pojemnik. Z kolei biała mieszanka będzie mieć własną formę. Łyżeczką wsypię proszek do foremki. Dobrze, teraz dodam kolory. A teraz przykryję całość białym proszkiem. Świetnie, teraz delikatnie ubijemy. I na koniec odrobina sprayu antybakteryjnego. Gotowe, teraz można wyjąć z formy. Tak zrobiona bomba kąpielowa nadaje się do użytku. Moja jest lepsza, bo sam ją zrobiłem. No to zanurzamy. Bąbelki i piana. Tak, teraz tęcza zaczyna wychodzić. Od razu mi lepiej od tych kolorów. Cieszę się, że rozlałem zupę. Co za dzień.
Uwielbiam rysować. Nie, w ogóle mi nie wyszedł. Dobra, jeszcze raz. Ten jest jeszcze gorszy. Ja nie mogę narysować jednorożca. Siema, na luzie, pomogę ci. Patrz, pokażę ci. Najpierw napisz słowo unicorn. W tym tkwi sekret. Widzisz? Jednorożec prawie sam się rysuje. Potem wystarczy go pokolorować. To najfajniejsza część. Teraz jest moda na tęczowe grzywy. No i proszę, skończyłam. Jaki uroczy. Proszę, to dla ciebie. Wow, wielkie dzięki. No dobra, miejmy to za sobą. O, jaki uroczy drobny szczegół. Szósteczka, jak się patrzę. Następne. O, ten jest paskudny. I na pewno nie uroczy. Ktoś musi nauczyć się schludności. Bądź schludniejszy. Co? To ma być ocena? Dziwisz się jej? Jak zrobiłeś takie fajne coś? Co to? Łatwizna. A, już czaję. Czas na jednorożcowe origami. Muszę tylko odpowiednio zginać. Nie chcę zrobić smoka przez przypadek. Albo jakiegoś trolla. Wyobrażacie sobie? Składajcie pewnie i precyzyjnie. Teraz trudniejsza część. Zakładka. Dobrze, porządnie zginamy. W następnym kroku rysujemy. Zacznę od oka. A teraz tęczowa grzywa i róg. Widzicie? Gotowe. Test wygląda znacznie lepiej. Proszę, o wiele schludniejszy. Niech no spojrzę. Bardzo ładnie. Też zasłużyłeś na szóstkę. Wow, ale super, zdałem. Wyglądam ok? Dobrze, że umyłam włosy. Rany, szybciej. Idealnie, jak zwykle. Kamera mnie kocha. Mogłabym być modelką. O, Alex fajnie wygląda. Nudzi mi się. Hej, Miki. Stresuję się. Nie lubię, jak ktoś mi robi zdjęcia. Mam tyle pryszczy. Musiało mnie wysypać akurat dzisiaj. Teraz ja. Można szybciej? Może nie jest tak źle? Kogo ja oszukuję? Wyglądają strasznie. Co ja teraz zrobię? W końcu. Zaraz, myłam zęby? Ach, znów obgryzam paznokcie. Przerzucę się na ołówek. Wchodzę. Chwileczkę. Chyba mam pomysł. Obgryzę trochę tę gumkę. Chcę ją uformować. O to mi chodziło. Potrzebuję szminki. Wetrę ją teraz w gumkę. Musi pokryć cały kształt. Okej, mogę ją wklepywać. Zakryję wszystkie pryszcze. To był dobry pomysł. Wyglądam słodko. Wypadałoby zrobić jeszcze jedną rzecz. Poprawić włosy. Chyba jestem gotowa. Hej, teraz moja kolej. Uchwyć mój dobry profil. Żartuję, z każdej strony wyglądam dobrze. Wow, świetnie wyglądasz, usiądź. Już wiem, że to będą dobre zdjęcia. Przesuń się trochę. O, idealnie, uśmiechnij się. Jak? Super. Cieszę się, że przyszliście. Hej, to dla ciebie, Miki. Taki tam drobiazg.
Wow, jest piękna! Na pewno będę ją nosić? Dzięki, wygląda świetnie! Jesteś najlepsza! Uff, co za ulga! Muszę zrobić coś dla Miki! Powinno coś tu być! Wow, bogactwo! Och, jednak nie! Co za to dostanę? Idę na zakupy! O, rety, ale to dobre! Co jej się spodoba? Mogę w czymś pomóc? Mamy prezenty dla każdego! To dla kumpeli? Popit jest fajne! Ale za drogie! O, dinozaur! Nie, nie stać mnie! Nie mam dużego budżetu! Właśnie widzę! Chyba mogę pomóc! Mam coś w sam raz! Co pani na to? Wow, idealna! Daj mi to! Pieniądze też sobie wezmę! Tego się nie spodziewałam! Poważnie? I co ja teraz zrobię? O, uszy do góry! Chcesz coś słodkiego? Lubię słodycze. Dzięki. Jedyna pozytywna rzecz tego dnia. Ach. O! Wpadłam na pomysł. Potrzebne mi będą te żelki i ta okrągła forma. Wypełnię ją żelkami. Ostatni. Czas na żywicę epoksydową. Wleję ją do formy i przykryję wszystkie żelki. Właśnie tak. Zaczekam, aż zastygnie. Można wyjąć ją z formy. I voilà, bransoletka. Jaka kolorowa. Urocza, co? Gotowa na imprezę. Teraz połączymy rybki i sztukę. Jakieś pytania? Wiem. Co masz zamiar zrobić? Zaufaj mi. Mam nadzieję, że to zmywalne. Tak. Trochę łaskoczę. Może jeszcze ten? Wygląda wspaniale. Pokaż. Mam. Podoba mi się, Jake. Tak. Dobrze? Co wy wyprawiacie? Okej. To co mamy robić? Na przykład to. Gdzie my jesteśmy? Chyba w łazience. A, czekaj. Wiem, co robić. Dawaj to. Ta rybka mieszka w umywalce. Ta też. Teraz patrz. Chyba mają ochotę popływać, nie sądzisz? Wow, ekstra, co nie? No, genialne. A co powiesz na kijanki? W sumie to nigdy ich nie malowałem. Pora na kąpiel, maluszki. Patrz, jak się wyrywają. Zabawne. No, chemia jest ekstra. Teraz nie będzie już tak łatwo. Znacie odpowiedź na to równanie? Jeszcze nie. Mam pomysł. Śmiało. Patrz. Serio? Nic z tego. Przynajmniej spróbowałaś. Wiem, może w ten sposób. Weź flamaster.
Wyciągnij wkład w ten sposób i wydmuchaj tuż ze środka. Widzisz, jak cały wypływa? Teraz weź ulubioną maskę do włosów i dodaj ją do atramentu. Dobrze zamieszaj. Patrz, jakie piękne kolory. Gotowa? No dobra. Zacznij od zielonego. I zawiń kosmyk w folię. Teraz czas na fioletową maskę. Ha! Skończyłeś? Tak, ale musisz zaczekać. Okej. Chyba już. Serio? Super. Udało się. Spójrz na te kolory. Ta-da! Podoba ci się? Czekaj. Wow! Jestem tęczową księżniczką. Ha! Ekstra! Musisz się chyba przebranżowić. Czemu nie? Muszę się napić. Kurka. Wiecie, jak ją inaczej zamknąć? Start. Mam zagwozdkę. Może ta serwetka? Musimy ją tylko zwinąć. Połóżmy ją na stole. Złóżmy i zwińmy w taki rulonik. Widzisz? I korek gotowy. Voilà! Łatwizna, Chloe. Wątpię, że to zda egzamin. Patrz. Wystarczy obrócić butelkę, żeby napój zaczął się wylewać. Widzisz? Poległeś. Ej, sprzątnij to. Spróbujmy raz jeszcze. Musimy napełnić butelkę do samego końca. W ten sposób. Teraz połóżmy na górę serwetkę. Pewna jesteś? Tak, patrz. Całkiem fajne. No, i nic się nie wylewa. Sam zobacz. Okej. Nie wierzę, że to zrobiłaś. No. Okej. W sumie to było śmieszne. Nie gniewam się. Zaraz się zacznie. Włączaj. Uwielbiam ją. To najlepszy tęczowy jednorożec na świecie. No dobrze, kochani. Jesteście gotowi? Potrzebujemy różowych składników. Pokażcie, co tam macie. Opłacało się przeczesać cały dom, by znaleźć te cudeńka. Świetnie. Kolejny kolor to niebieski. Macie jakieś niebieskie produkty? Tak! Wiedziałam, że będzie też niebieski i odpowiednio się przygotowałam. Ja też. Wyśmienicie. Jaki będzie kolejny kolor? Co powiecie na pomarańczowy? Macie tam coś w tym kolorze? Mamy mnóstwo pomarańczowych przekąsek! Mocno się postarałyśmy i mamy wszystko, co trzeba! Brawo! Imponująca kolekcja w kolorach tęczy. Pora więc na prawdziwą jedzeniową tęczę. Ha? Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? I co to za ubrania? Ach, nie wierzę! Jesteśmy w naszym ulubionym programie! Witajcie! Mam nadzieję, że jesteście gotowe na moje wyzwanie. Rany, uwielbiam pączki. Ale kolorowe pączki są jeszcze lepsze. Zgodzicie się? Ojej! To nasze pierwsze zadanie! Wiem, od czego zacząć. Nie tak szybko. Co? Zawsze musisz mi coś zabrać sprzed nosa. Wow, widzę, że nie marnujesz czasu. Dokładnie. Jestem mistrzynią w pieczeniu. Wyleję ciasto do tej szklanki. Tyle wystarczy. Teraz barwnik. Zaczniemy od niebieskiego. Mogę już to wyciągnąć.
Trzeba jeszcze tylko trochę wymieszać. Super! Teraz foremka na pączki. Wycisnę do niej wszystkie kolory. Będą niesamowite. Wypełnię wszystkie foremki i trochę żółtego do tej ostatniej. Wygląda wspaniale. Włóżmy je do piekarnika. Ja też zrobię pączki. Dobrze, że mam tu wszystkie potrzebne przybory. Nie muszę niczego robić od podstaw. Mam już tutaj małe pączusie. Wystarczy je pomalować. Są śliczne. Sama nie wiem, który kolor jest ładniejszy. Jeszcze posypka. Wystarczy trochę papieru. O rany, nie wierzę. Jakie one słodziusie. Chyba się rozpłaczę. Muszę spróbować. Niech będzie ten zielony. Au! Moje pączki już powinny być gotowe. Pachną bajecznie. I są takie kolorowe. Ale trzeba je jeszcze udekorować. Zanurzę je w lukrze. A następnie w posypce. Wyglądają idealnie. Moje śliczne, tęczowe pączusie. Nie cierpię moich pączków. Połamały mi zęby. Ojej, twoje wyglądają niesamowicie. Jesteś aresztowana. Zaraz, co to za zapach? Faktycznie, coś ładnie pachnie. O, poszła sobie. Spadam stąd. To musi być gdzieś tutaj. Chyba na tym stole. Ups, lepiej się schowam na moment. Któraś z was coś tu nieźle zgotowała, co? Dobrze już, przyznaję się. To ja okradłam skarbiec. Proszę mnie wsadzić do celi. Co? Ona miała to wszystko w kieszeniach? Ktokolwiek upiekł te pączusie jest geniuszem. O rany, ale pyszne. Najlepsze pączki, jakie jadłam. Hej, a co to jest? Nic. Już to chowam. Skoro nic, ale pychota. Tak, lepiej się nie wychylać. Ejdź, mało brakowało. Nie ma to jak zimna kola w gorący dzień. O co tu chodzi? Jeszcze minutę temu nie było tu dziury. Chwileczkę. Mam cię, frajerze. Zapłacisz za to, Mandy. A ja na to, skąd się wziął ten samochód? Ach, ale pachnie. Poczęstuję się. Pyszne. Hej, co to ma być? Ten arbuz był dla mnie. Jesteś za wolny. Czasami naprawdę utrudniasz mi życie. Ale możemy się trochę zabawić. Przetnijcie kawałek arbuza na pół i użyjcie łyżeczki, żeby wydrążyć dwie dziurki. A później wetknijcie w owoc parę wykałaczek. Mandy chce jeść mojego arbuza. Zobaczmy, czy zasmakuje jej również ta myszka. Baw się dobrze, mała. Idealnie. Zaczynamy. Znowu zostawił tak arbuza. Co za głuptas? Miam, 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 miam. Co? Och, pożałujesz tego, Jake. Hej, zobacz, co mam. Halo? Czemu on nie odbiera telefonu? Jake? On śpi? Hej! Halo? Czy to bita śmietana?
Pozwól, że ci to zaserwuję. Jeszcze odrobinkę. Gili, gili. Co się tu dzieje? Bita śmietana? Pamiętasz o naszym koncercie? Daj mi 10 minut. Rozbijcie jajko i delikatnie oddzielcie białko. W ten sposób zostanie wam tylko żółtko. Widzicie? Prościzna. Hej! A? Patrz na to. O, chyba się nie udało. To się robi tak, Emmo. Widzisz ten ząbek czosnku? Potrzyj nim palce. Co on wyprawia? A teraz będzie magia. Tadam! Ale jak to? Gotowanie to jedna wielka ściema. To tylko taka sztuczka. O tak, Liam zostaje uczniem miesiąca. Ekstra. Och, zwolnij. O tak, jestem mistrzynią. O nie, mój lizak. Czekaj. Chyba wpadł tutaj, prawda? Nie czuję go. Co? Fuj, że co? Ups, wybacz. Gdzie on jest? A to co? O, nie jest dobrze. Znalazłam twojego lizaka, Liam. Kiedy urosło mu tyle włosów? Przecież tego nie zjem. Chyba masz rację. Ale to da się naprawić, widzisz? Nie, zapomnij. Liam, no przestań, poczekaj. Czuję się jak najgorsza przyjaciółka. Chyba muszę coś przekąsić. No tak! Pokroję jabłko w ten sposób i zanurzę kawałek w jogurcie. A teraz dodam kolorową posypkę. Gdy tylko zastygną, będą gotowe do jedzenia. Liam, mam dla ciebie lizaka. O! Twoje są lepsze. Ojej! Zjedz jednego ze mną. Jest o wiele większy niż tamten. I bardziej soczysty. Dobrze, że zrobiłaś ich tak dużo. Są fantastyczne. Wow! Spójrz na tę kuchnię. Chodź tutaj. Świetny pomysł. Zrób to. Ekstra! A teraz ja będę czarował. Gotowi? Do dzieła? Bum! Ale było super! Widzę gładką, białą poduszkę! To rozumiem! Co jeszcze możemy pokolorować? To będzie epickie! Yeah! Teraz miotła może być ładna! I zabawka Popit! Tak sobie myślę! Tęczowy kapelusz! Ekstra! Wow! Teraz moja kolej! Zawsze chciałam mieć tęczowe włosy. Myślisz, że możemy pokolorować te naleśniki? Zepsuło się? Ja spróbuję. No dalej! Nadal są brązowe. Fakt! Chyba rozładowały nam się baterie. Czekaj, mam pomysł. Możemy użyć moich pisaków. Po prostu pomalujemy te naleśniki. Nie ma mowy. Mam coś lepszego i jadalnego. Wystarczy dodać barwnik spożywczy do ciasta. Spójrz na ten piękny odcień. Teraz wystarczy wrzucić na patelnię. Mam tu wszystkie kolory tęczy. Tadam! I po co komu magia? Słyszałaś to? Co tu się wydarzyło? Ktoś mi zrobił śniadanie? Nigdy nie widziałam nic wspanialszego. Powinnam częściej ucinać sobie drzemki. Za
Zaczynamy imprezkę. Teraz czekamy na gości. O, tak. A chcesz coś przekąsić podczas czekania? Nie możemy mieć tylko żółtych. To też zielona impreza, Emmo. Widzisz? Od razu lepiej. Myślisz, że zielony jest lepszy? Żółty musi być na środku. Zielony. O, tak. Ach, tak. No to się zaczęło. Jestem gotowy na wyzwanie. Na pewno? O, po prostu przesuń tę miskę, co? To nie fair. Żółty jest głupi. Nie! Zobacz, co zrobiłaś. Ojej. I co my teraz zrobimy? Chyba, że... Już wiem. Chcecie pomieszać kolory? Najpierw rozpuśćcie zielone żelki. Następnie dodajcie do nich trochę kremówki. Dobrze wszystko wymieszajcie, a potem wlejcie do przechylonych szklanek. Uważajcie, żeby nie nalać za dużo. A teraz czas na kolejny kolor. Wystarczy schłodzić i można podawać. Super! Uhu! Ktoś ma ochotę na coś słodkiego? Cytrynowo-limonkowe kieliszki! Smacznego! To jest twarde! Można jeść łyżeczką! Łyżeczka do boju! A teraz imprezujemy! Mam nastrój na pranka! Wystarczy klej i błyszcząca moneta. Całkiem niezłe miejsce. I przyklejamy. O, mamy pierwszego znalazcę. O. Ha. No, chodź. Nie mogę jej podnieść. Muszę to nagrać. Już prawie mam. Dawaj, podnoś się. Nie! Czemu właśnie teraz? Co? To twoja sprawka? Nara! Znalezione, nie kradzione. Jest moja! Nie mogę jej podnieść. Jaka szkoda. To powinno pomóc. Jest! A teraz wprost do mojej dłoni. Zawsze działa. I na koniec mój wspaniały pamiętnik. Skrywa najgłębsze myśli i najmroczniejsze sekrety. Ktoś to jeszcze pisze? I po co jej to wszystko? Gdzie mój zeszyt? O, wczorajsze chipsy. Zapomniałam o nich. Jest. Więcej mi nie trzeba. Ale syf. Ciekawe, co ma w zeszycie. Co? Łapy precz od niego. Już wiem. Eni, patrz. Wyluzuj, dobra? To czytamy. Matko, co za syf. Tu tylko stare chipsy. Dużo starych chipsów. No tak. Ty tak na poważnie? Sorki. Nie ma. W ogóle nie rozumiem, co tu jest napisane. Sorka jest czymś zajęta. No super, cała dłoń spocona. Hej, potrzebujesz ściągi? Jesteś fajniejsza niż myślałam. Ten krawat jest genialny. Chwila, moment. Czy to nie aby ściąga? Taka mądra jesteś, próbuj teraz. Co się stało? O, muszę mieć ten krawat. Ojej, niedobrze. Czekaj, tu mam zapasową. Ekstra. Tylko rzucę okiem. Okej, widzę.
To była ósemka? O-o. Dobra, może se pani wziąć. O nie. Zrozumiesz to? 22. Ona pokazuje liczby? To nie ma sensu. Ach. Już wiem. Chyba złapię. Co do? Kto tu rzuca śmieci? Odkładamy długopisy. Póki co nieźle. Proszę, dobra robota. Piątka dla Eni. I dla Rosie też. Uwierzysz w to? Kocham jednorożcową szkołę. Co? Nie wierzę własnym oczom. Możesz się pożegnać z tą piątką. No pięknie. To wszystko było dla Eni. Dobry, w czym pomóc? Kiepskie te tatuaże. Zaraz je usuniemy. Serio? Połóż rękę. No i proszę, od razu schodzą, widzisz? Wow, wszystkie zniknęły. Wielkie dzięki. Ej, stówka za fatygę. Ale fajne te bańki. Ale dużo ich wyleciało. Hej, wpadłam na genialny pomysł. Przyda mi się mnóstwo cuksów. I nieco gorącego powietrza. Jedziemy, rozpuszczamy cukierki. Spójrzcie, zmieniają się w mini kałuże. A teraz w jedną kolorową. Gotowe. Następny krok. Zanurzę końcówkę słomki w rozpuszczone cukierki. Właśnie tak. I puszczamy bąbelki. Ja cię kręcę. Wow, zrobię ich więcej. Małe cukierkowe bańki. Ej, mogę spróbować? Dzięki. Mogę się tym bawić non-stop. Ej, co tam? O, masz czekoladę. Wymienimy się? Nie, skitelsy! Szlak rozsypały się po blacie. Kilka wpadło do mojej zabawki. Myślisz o tym samym, co ja? Jedziemy po skitelsie w każdym pęcherzyku. I zalewamy rozpuszczoną czekoladą. Idealnie wypełnia rzędy. Wszystkie. Od jednego końca do drugiego. Teraz wkładamy do zamrażarki. I można je wszystkie wyjąć. Spójrz, zmieszaliśmy czekoladę ze skittlesami. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. Ale dobre, to był świetny pomysł. Pora na coś słodkiego. Ej, chcesz kolę? Pewnie, dzięki. Już czuję jej smak. Dzięki, że przyniosłeś i dla mnie. Super, zawleczka się oderwała. I jak mam się teraz napić coli? Pozostaje tylko podziwiać puszkę. Zaraz, wiem co mi pomoże. Nożyczki, wybieram was. Szlak, jednak nici. Podziwiamy dalej. Nowy pomysł, nożyce do żywopłotu. Ach. Ta, lepiej tego nie próbować. Chyba nici z picia coli. Ej, coś nie tak? A, widzę. Daj, zaraz otworzę. Wystarczy metalowa słomka. I pocieramy o tutaj. Tak? Jak to ma otworzyć puszkę?
Voilà! Zobacz, jak się otworzyła. Ale czad! Wielkie dzięki! Zdrówko! Ej, patrz na to! To Eli? Skąd wzięła takie ubrania? Podoba się? Bo mi tak. Zostańcie z nami, a pokażemy wam, co jeszcze można zrobić z Pop It. No i super. Całkiem fajnie mi to wyszło. Skończyłem. I nieźle się ubrudziłem. Gdzie mam to położyć? Tam raczej nie. Tu będzie ok. Oby zeszło. O, pięknie. Świetne oko. Ale przyda się trochę koloru. O, właśnie. Czy ona usiadła na krześle? Po to są przecież krzesła. O nie. Skąd to się tu wzięło? Nowa spódnica. To był jednak głupi pomysł. I po palecie. Zaraz, mam pomysł. To się nada idealnie. Problem rozwiązany. Wspaniale, Matt. Pop It? I nic się nie rozlewa. Dobra. Muszę się pospieszyć, bo spóźnię się do kina. Ale to mydło ładnie pachnie. Tylko co ono takie śliskie? No przestań! Wymknęło się spod kontroli! Półka! O nie! Gdzie ono wystrzeliło? To było mydło? Co to? Co do licha? Mydło? Co ty wyprawiasz, Eli? Sorka! Dzięki! Zaraz. Wiem, jak rozwiązać ten problem. Do dzieła! Ej! Zaufaj mi! Najpierw wycisnę wszystkie kółka. Potem roztopię mydło. I wleję je do środka. Wypełnię każdy zakamarek. Po jakiejś godzince mydło znów stwardnieje. Teraz już się nie wyślizgnie. Fajne, co? Matt, łap! Co ty zrobiłaś? Stuningowałam mydło. I zadbałam o nasze bezpieczeństwo. Pokaż! Fajne! Dzień dobry! Co to takie brudne? I połowa kółeczek nie chce się wciskać. Jak mam się tym bawić? Panie doktorze! Kolejne do śmieci? Tak. Co powiesz na to? To o wiele ciekawsze. Wygląda strasznie. Pomóż mi. Mam w sumie jeden pomysł. Co powiesz na to? Za moich czasów tym się strzelało. Spodoba ci się. Rozłóżcie folię w ten sposób. Weźcie ulubione kolory farbek. I zamalujcie kółeczka. Fajnie wygląda, co nie? Bardzo. Mogę spróbować? Oczywiście. Ale mega uczucie. Poszło jak po maśle. Ledwo zipie. Do kosza. Dziękuję. Jakimi jednorożcami wy byście byli? Piszcie w komentarzach. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej podobnych filmików.